Tak jak powiedziałem, chciałbym wam pokazać teraz na co zwracam uwagę u Gołębi przy doborze. Będzie to 10 punktów. Oczywiście traktujcie to jako moją ocenę, nie jest to wyrocznia, każdy może się do tego w swój sposób odnieść. Natomiast polecam sprawdzić to na własnych lotnikach, najlepszych Gołębiach, czy to co powiedziałem sprawdza się też u Was. Numer 10. W numerze 10 cóż biorę pod uwagę. No pierwsze musimy wprowadzić gołębie do hodowli. Wiadomo, jeżeli ktoś ma te gołębie już w hodowli, to zna swoje gołębie, ale jeżeli wprowadzamy jakieś gołębie do hodowli, to wtedy rzeczywiście kieruje się od kogo ten gołąb jest, czyli od jakiego hodowcy, ale także i jakie ma pochodzenie. Prezentuję Wam tutaj przepiękną samicę, którą otrzymałem. W Sosnowcu na wystawie od Frederika Wolfa, menadżera produktu firmy Rumfried. I jestem po prostu zachwycony. Właśnie to pierwsze kryterium, które powiedziałem pochodzenie, zaraz Wam zaprezentuję. Kiedy przeczytałem rodowód, byłem po prostu onieśmielony. No po prostu nie mam takiego gołębia na gołębniku i podejrzewam, że wielu mistrzów Polski nie ma takiego gołębia. Jeżeli chodzi o rodowód. Wiadomo, czy ona przekaże gen, czy te młode będą leciały, czy para, którą złożyłem, da te gołębie tej klasy, gdzie tej klasy, które mamy w tym rodowodzie, tego nie wiemy oczywiście, to jest normalna sprawa. Ale żeby zacząć złożyć dobrą parę, trzeba na czymś się oprzeć. Więc biorę rzeczywiście wtedy rodowód i czytam. No, i w tym rodowodzie moi drodzy mamy juniora Big Bossa. Mamy takiego głębia jak Big Boss, King of Sprint i Miss Lighting. Grzebując w internecie, sprawdziłem. King of Sprint, proszę bardzo. Możecie sobie wygooglować. Ten gąb był kilkanaście razy na pierwszych listach konkursowych. Fenomenalny wynik. Proszę bardzo. Kolejny Big Boss. To samo. I Big Boss Junior, czyli ojciec tej samicy, który w opisie, który tam wyczytałem, przekazuje właśnie te geny szybkościowe. No ale to jest jedna część złożenia pary. Żeby do tego dołożyć Trzeba mieć albo swojego wybitnego gołębia, albo po prostu znaleźć drugiego wybitnego gołębia. I postaram się dołożyć właśnie z linii aktualnie najlepszego gołębia na świecie. Ten najlepszy gołąb, tak jak powiedziałem na wstępie, należy do kolegi Ryszarda Murzyna, którego tutaj no, reklamuję, bądź co bądź. Natomiast otrzymałem od niego w prezencie właśnie gołębia z tej linii i ta para została złożona. Mam już w posiadaniu, wykluły się pierwsze młode, no są fenomenalne. Jeżeli przełożą się wszystkie te kryteria, za chwilę o których opowiem, to jestem naprawdę zbudowany i pełen nadziei, że na takim materiale można budować naprawdę dobre gołębie. Więc podsumowując, generalnie rodowód to jest kartka papieru, i większość ludzi, większość hodowców nie zwraca w ogóle uwagi na rodowód. Ja oczywiście zwracam na początku, kiedy wprowadzam. Potem, żeby śledzić i kontynuować, albo prowadzić w linii gołębia, trzeba wiedzieć, z jakich raz, z jakich gołębi, od jakiego hodowcy ten gołąb pochodzi. Numer 9. Oko. Wielu jest znawców oka. Wszyscy. Mamy oczy, ludzie też. W oczach można dużo wyczytać. Niejaki Krzyżak, tutaj niedaleko z brzeska, napisał książkę o teorii oka u Gołębi. Czy oko ma wpływ? Jak ja podchodzę do wartości oka u Gołębia? Oczywiście jest jedno kryterium, które jest najważniejsze, ale powiem o nim na końcu. Oko zbudowane jest w taki sposób, że źrenica, która jest u gołębia, powinna być jak najmniejsza. To jest takie moje pierwsze podstawowe kryterium. Pamiętam Samczyka o numerze 199, którego w 2005 roku otrzymałem od właśnie kolegi Ryszarda Murzyna. Był to jeden z najlepszych lotników, jaki miałem w historii. Jego źrenica była jak główka od szpilki. Ta źrenica reagowała błyskawicznie na zmianę światła. Po prostu pulsowała. To jest kryterium, które powoduje, że zwracam uwagę, czy oko jest, ma wartość, czy nie. Nie jego kolor, nie jego barwa, nie jego wybarwienie, chociaż wielu hodowców lubi barwne oczy. Dla mnie oko musi być żywe. Tam musi być zdrowie, tam musi być witalność, tam musi być energia, tam musi być błysk w tym oku. Wtedy gołąb pokazuje, że jego organy wewnętrzne wszystkie pracują wewnętrznie. Dobrze, i to powoduje, że te oczy są właśnie takie błyszczące. Jest też różaniec w środku oka, jest też pierścień wartościowy. Oczywiście te wszystkie rzeczy mają swoje znaczenie, ale w przypadku raczej doboru gołębi w pary niż w przypadku gołębi lotowych. Przy gołębiach lotowych, tak jak powiedziałem, zwracam uwagę na to, aby to oko było żywe, błyszczące żeby to oko pulsowało źrenica żeby robiła się bardzo malutka reagowała na światło źrenica najlepiej kiedy jest lekko wydłużona znawcy mówią że ona wtedy zezuje na listę konkursową To jest numer 9 jaki biorę pod uwagę przy ocenie gołębia Gołębia którego prezentuję jest z hodowli Jurka Koźlika z Opola Zakupiłem tego gołębia na początku mojej hodowli. Jest do dzisiaj w rozpłodzie. Gołębie po tym samczyku lecą fenomenalnie. Złączony jest z jedną z najlepszych moich samic, jakie miałem na gołębniku. Budowa gołębia: W zasadzie, wszystko to, co chcę powiedzieć, powinniśmy zacząć od tej ósemki, tak naprawdę, jednak, kolejność. Nie ma tutaj znaczenia. Sami możecie podjąć decyzję, które kryterium jest według was najważniejsze. Ale dobra, ósemka, budowa. Budowa musi być naprawdę, jak to, jakby to można było powiedzieć, musi być wyważona. Proporcje muszą być zachowane. Nie chodzi mi tutaj o to, że gołąb, który jest duży, jest zły, czy mały jest zły. Chodzi, czy średni jest dobry, to nie o to chodzi. Oczywiście preferuję gołębie średnie, ponieważ lotujemy na dosyć trudnym dy dystansie, na trudnych warunkach, jeżeli chodzi o wzniesienia i pagórki. Mieszkam w Beskidzie Wyspowym, więc gołębie każdy lot kończąc, kończą właśnie, y muszą pokonać duże przewężenia i jeżeli chodzi o ciśnienie i tak dalej. Natomiast preferuję średnie gołębie. Średnie gołębie, które mają idealnie proporcje zachowane między korpusem, a skrzydłem, a ogonem. Ogon musi być prosty. Ten ogon nie może być w lewo, nie może być w prawo, nie może być do góry, nie powinien być na dół. Czasem e, niektórzy hodowcy mówią, że jeżeli ogon jest w dół, to są mocne plecy. Ja uważam, że jeżeli gołąb jest dobrze wyważony, to po prostu ten ogon musi być prosto. Tego gołębia oglądał też Frederik Wolf, tutaj na gołębniku, kiedy wizytował mnie właśnie kiedy były wykłady na temat produktów w Limanowej i wybrał tego gołębia jako jednego z najlepszych gołębi na gołębniku. Nie mylił się. Ten gołąb pochodzi z hodowli właśnie też kolegi Ryszarda Murzyna ze Słopnic i jest dla mnie wzorem pod kątem właśnie budowy gołębia. Leży idealnie w ręce. Można zamknąć oczy i delektować się wszystkimi jego walorami. To jest ten typ, który uwielbiam najbardziej. Gołąb w ręce leży fenomenalnie. Numer 7. Upierzenie. Według mnie, upierzenie powinno być bardzo miękkie, jedwabne, gęste, tak, żeby przez drugi rząd, będę to jeszcze mówił przy kolejnych punktach, jak powinno być prawidłowo zbudowane. Natomiast chodzi o to, żeby palec, który chcę tutaj wbić w drugi rząd, łatwo nie przechodził. To jest powierzchnia, powierzchnia nośna gołębia i ona musi być gęsta. Jakie powinny być lotki? O tym też opowiem w następnym punkcie. Natomiast chciałbym się skupić na jedwabistym upierzeniu. Tego gołębia, jak trzymam w rękach, to tak jakbym trzymał aksamit. Gołąb wywodzi się z mojej hodowli, ze starej rasy w zasadzie pierwszych gołębi, które miałem jeszcze w rdzawie. Samica pochodziła od Juska, Hanka z sekcji Stadniki. Natomiast samczyk był przysiedziany, można tak powiedzieć, z przestrzelonym skrzydłem, był to DV, nie pamiętam już teraz numeru, ale właśnie on miał takie jedwabiste upierzenie. Oglądałem ostatnio na BBC film o ptakach i porównywany był lot gołębia, jastrzębia i sowy. I okazuje się, że lot sowy w zasadzie dzięki temu, że jej upierzenie jest najbardziej jak aksamitne, miękkie, puszyste, nie powoduje żadnych dźwięków w trakcie lotu. Największe dźwięki wydaje gołąb, potem jastrząb, na końcu sowa. Sowa w zasadzie leci bezszelestnie jej lot jest nie da się go zarejestrować żadnymi mikrofonami tak jak było pokazane na filmie. Dlatego dążę do tego aby gołębie które mają miękkie upierzenie były w mojej hodowli. Ten gołąb niewątpliwie tą cechę ma. Numer 6 skrzydło. Skrzydło u gołębia chyba jest najważniejsze, z tym nie ma nawet co dyskutować. To skrzydło pracuje w trakcie lotu. Co mogę powiedzieć na temat skrzydła? Są różne też teorie przez hodowców na temat skrzydła szybkiego, wolnego, skrzydła na płaskie tereny, gdzie loty odbywają się z silnym wiatrem w plecy i skrzydła, które muszą mocno pracować pod wiatr. Moja teoria na temat skrzydła jest taka, że najlepiej badać to u gołębi, które miały wybitne wyniki lotowe. Trzymam w rękach. Lotnika, który jest aktualnie lotnikiem u nas w sekcji. Jest to gołąb, który w swojej karierze wylatał 28 konkursów w pierwszej setce do oddziału. Jest to gołąb po części z hodowli Mirka i Staszka Zborowskich, wielokrotnych mistrzów Polski. I na jego przykładzie omówię właśnie budowę skrzydła. Tak jak powiedziałem już wcześniej, ta powierzchnia nośna, gdzie chcemy wbić tutaj palce, powinna być właśnie gęsta. Tu nie może łatwo przechodzić palec. Jeżeli chodzi o ostatnie trzy lotki, najlepiej, gdyby one były tutaj równe. Powinny być wąskie, po to, żeby wentylacja w trakcie lotu była odpowiednia. Różnica między szóstą a siódmą lotką powinna być zdecydowanie jak największa. To powoduje, że skrzydło wtedy jest naprawdę szybkie. Podstawową rzeczą, oczywiście, jest proporcja i kształt, układ. Przedramie, tak jak hodowcy badają, przez włożenie tutaj kciuka nie powinno być zbyt duże. Jest wtedy siła w tym gołębiu. Kiedy trzeba zmagać się z wiatrem przeciwnym, wtedy ten gołąb tak bardzo się nie męczy. Jeżeli przedramie jest krótkie, mięśnie pracują prawidłowo, układ oddechowy jest sprawny. Taki gołąb potrafi pokonać dystans w bardzo dobrym czasie, właśnie w niekorzystnych warunkach. Nie jestem zwolennikiem szerokich piór. Jestem zwolennikiem raczej wąskich, ładnych, długich piór. Zauważyłem ostatnio, że pióra, które zakończone są właśnie bardziej do szpica, nie są takie pookrągłe, są cechą gołębi bardzo szybkich. Ten gołąb być może nie był... Rewelacyjnie szybki, nie miał aż tak wiele szpicowych konkursów, niemniej jednak na wszystkich dystansach od 135 km do prawie 900 km radził sobie doskonale. Co można powiedzieć jeszcze o skrzydle chodocy? Niektórzy wiedzą, ci, którzy zajmują się profesjonalnie sportem gębiarskim, ale ci, którzy nie wiedzą, powiem, że lotki liczymy od jedynki do 10 od środka. W jedną i w drugą stronę. Więc łatwo wtedy określić, że szósta i siódma jest tutaj. Myślę, że skrzydło jest jednym z ważniejszych elementów w budowie gołębia i właśnie dzięki tym skrzydłom gołębie pokonują niewiarygodnie długie dystanse. Najlepszym gołębiem w mojej karierze, który pokonał najdłuższy dystans, to był samczyk o numerze 3728, którego przeznaczyłem na Olimpiadzie w Poznaniu na licytacje w celach charytatywnych dla Adasia Kurzei. Ten gołąb pokonał wtedy dystans 1148 km w ciągu jednego dnia, jako jedyny w tym terenie, na tym rejonie gołąb w ciągu jednego dnia. Także gołębie są nieobliczalne, kiedyś też to już mówiłem i zachęcam do oceny skrzydeł Waszych gołębi. Porównujcie gołębie, które macie na swoich gołębnikach, które są najszybsze, była kiedyś taka dobra zasada, że hodowcy odwiedzali się między sobą i brali do ręki właśnie gołębie, które miały nadzwyczajne wyniki albo ponadprzeciętne. Bierzcie je do ręki, oglądajcie skrzydła, porównujcie wtedy ze swoimi i dążcie do ideału. Skrzydło jeszcze ma jedną bardzo ważną cechę. Ten gołąb akurat ma taką cechę, że ciężko ją tu zaprezentować, ale myślę, że pokażę na innym gołębiu, ponieważ ten gołąb jest już w mojej hodowli bardzo długo. I czasem widać to, czasem nie. Uwielbiam, kiedy skrzydło drży. Jeżeli rozciągniemy tutaj palcem wskazującym w taką pozycję i pozostawimy, skrzydło powinno samo drżeć. Ten gołąb już jest w rozpłodzie, więc jego witalność też już jest inna niż gołębi lotowych. W związku z tym, że gołębie są przygotowane na lot, nie mogę Wam pokazać lotników, pokazuję wszystkie gołębie z gołębnika rozpłodowego. Numer 5. Kościec. To jest taka cecha, którą tak naprawdę y, trudno opisać, ponieważ kości są w środku. To jest naturalna sprawa. Ale już od początku, kiedy mamy gołębie w gnieździe, możemy określić i zadbać też, żeby ten kościec odpowiednio się rozbudował. Co to znaczy mocny kościec? Mam tu na myśli układ mostka przede wszystkim. Mostek. Nie powinien być zbyt krótki, nie powinien być też zbyt długi, ale powinien być odpowiedniej długości. Ten gołąb, tą cechę ma. Jeżeli rozkładam moją dłoń w taki sposób, że oplatam cały mostek tego gołębia i ten mostek jest pięknie tu związany tego nie pokażemy, bo kamera tego nie uchwyci, mogę to jedynie wytłumaczyć to wtedy wiem, że mięśnie piersiowe, które są związane właśnie z tym mostkiem powodują, że praca tego gołębia podczas lotu jest odpowiednio spożytkowana. Kiedy gołębie są w gnieździe, zwracam wtedy uwagę na ich nogi. Może to jest dla niektórych śmieszne, tak robię. Jeżeli gołąb ma naprawdę te nogi takie mocne, lubię gołębie z czarnymi nóżkami, które mają, wtedy przy obrączkowaniu jestem w stanie ocenić, Właśnie czy ten gołąb będzie mocny, miał kościec czy słaby. Jeżeli gołąbek ma malutkie nóżki, pazurki, to wtedy no, trudno się spodziewać, że kościec tego gołębia będzie odpowiednio rozbudowany. Oczywiście nogi nie lecą, ktoś z drugiej strony ekranu powie, prawda, ale mostek i ukształtowanie tego mostka można już ocenić po roku, można to ocenić w trakcie sezonu można to ocenić także w gnieździe. Oczywiście zwracajcie uwagę też hodowcy, że gołębie młode się rozwijają. Często było tak, że gołąb, który w gnieździe zapowiadał się, że nie będzie nic z niego, potem okazywał się fenomenalnym lotnikiem. Często było też tak, że gołąb, który w ręce jako młody przeniesiony do gołownika, gołębi młodych wykazywał cechy, że będzie świetnym gołębiem, a nie było z niego nic. Pamiętajcie, Prawidłowa ocena gołębia według mnie następuje dopiero po okresie dwóch lat. Wtedy gołąb jest powiedzmy, że w pełni dojrzały, dobrze rozbudowany, można go właściwie ocenić. Dobre kości, mocne kości, to też jest wynik dobrej suplementacji. Nie zapominajcie o tym. Minerały bardzo ważna sprawa, minerały mają bardzo duży wpływ na budowę kości. Wapno tak samo białko to są elementy, które mogą wspomóc, że budowa tego gołębia będzie odpowiednia. Gdybyśmy te gołębie głodzili, gdybyśmy te gołębie ograniczali tylko do pobierania samego pokarmu, zapomnijcie, że gołąb będzie dobrze rozbudowany, dobrze umięśniony i dobrze upierzony. Trzeba dbać pod każdym względem i na każdym etapie życia gołębia po to, żeby dostawał wszystkie te mikro i makroelementy w takiej odpowiedniej dawce, żeby właśnie wychować gołębia, który ma odpowiednią budowę, ma mocne kości i mięśnie. Numer 4, muskulatura. Muskulatura to jest temat, którym aktualnie się zajmuję nawet ostatnio na wizycie u kolegi Ryszarda rozmawialiśmy dużo na temat Mięśnie, gołębia. Mięśnie są bardzo ważne i często hodowcy nie doceniają, jaki mają wpływ na przebieg lotu. Ten gołąb ma fenomenalne mięśnie. Jak możemy je ocenić? Oczywiście możemy patrzeć tutaj na mostek. Ten gołąb też jest rozpłodowy, tak jak powiedziałem na początku materiału, ponieważ pokazuje wszystkie z rozpłodu. Natomiast gdybyśmy wzięli gołębia z lotu to możemy zauważyć, tak jak tutaj, ten akurat ma mięśnie różowe, ale u gołębi lotowych jest masę czerwonych żyłek, które tu się pojawiają i taka specyficzna kropka, która powoduje, że, gołębi zwraca, że hodowcy zwracają na nią uwagę. Te mięśnie, kiedy są różowe, wtedy one są po prostu zdrowe. Kiedy bierzemy takiego gołębia, to czujemy, że on jest okrągły jak bułka, pełny, trzyma się go bardzo przyjemnie w dłoniach. Żeby ocenić, jakie te mięśnie są, też należałoby zamknąć oczy i uwierzcie mi, pod opuszkami palców wyczuwamy właśnie takie drgania, i wtedy wiemy, że te mięśnie pracują. Szybka regeneracja to jest cecha też mięśni, które są odpowiednio prowadzone. Często hodowcy też narzekają na początku sezonu, że gołębie zrywają skrzydła, zrywają mięśnie w tych skrzydłach. Moja teoria na ten temat jest taka, ja nie mam problemu z tym na szczęście. Moja teoria na ten temat jest taka, że gołębie nie są przygotowane jeszcze w pełni do pełnego obciążenia treningami. Hodowcy często po sezonie zimowym wypuszczają gołębie, które jeszcze mają nadmierną wagę stosują nadmierną ilość suplementów, które mają powodować szybki rozruch tych gołębi i te gołębie bardzo intensywnie, mocno trenują. Temperatura na poziomie 5-6 stopni, a czasami koło zera, kiedy tam w marcu próbujemy je rozlatywać, powoduje, że te gołębie zrywają skrzydło. Opowiem Wam taką historię związaną bardzo krótką o lotniku z sezonu 2019 to był mój gołąb o numerze 522. Gołąb zrobił 11 konkursów, ale jako roczny zrobił dwa bardzo szybkie konkursy. I po tych dwóch szybkich konkursach, niestety, przyszedł na drugi dzień właśnie z zerwanym skrzydłem. Fascynowałem się wtedy bardzo skrzydłem i wymieniałem swoje doświadczenia z kolegami, i postanowiłem, że zostawię tego gołębia na kolejny sezon i zobaczę, jak będzie się spisywał. Co się okazało? Okazało się, że gołąb doszedł do formy. Uznałem wtedy, że z mięśniami to tak jak u człowieka, że potrafią się regenerować. Iż leciał fenomenalnie. Wyniki można przeglądać na mojej stronie internetowej Babral. Tam jest opisany ten gołąb o numerze 522. I w ubiegłym sezonie, na drugim maratonie, gdzie pierwszy maraton zaliczył fenomenalnie na 11 locie, po 11 locie, tak naprawdę na, na kolejnym locie, u 11 zaliczył tych konkursów bardzo szybko czołowych, niestety przepadł. I teraz powstaje pytanie: czy odnowiła się kontuzja? Czy przydarzyło się mu coś po drodze nieprzewidywanego? Czy po prostu nie dał rady? Tego nie wiemy. Natomiast na przykładzie tego gołębia, chciałem powiedzieć, że zerwane skrzydło wcale nie musi eliminować. Gołębia, bo ten przykład pokazuje, że w kolejnym sezonie ten gołąb wylatał lotnika sekcji z 11 konkursami, był bardzo wysoko do oddziału. W oddziale mamy tylko jedno miejsce na lotnika, więc tam jest bardzo ciasno, trzeba być wybitnym. Natomiast historia pokazuje, że zerwane skrzydło wcale nie musi oznaczać końca kariery. Wiem, że hodowcy tutaj będą komentować głośno, ponieważ część hodowców uważa, że to już jest koniec i takie gołębie usuwa. Wróćmy do tych mięśni. Tu jest przykład skrzydła właśnie. O, jak drży. To można wstawić do tej klatki, gdzie mówiłem o skrzydle. To jest gołąb późny, młody, który był przeznaczony do rozpłodu, ale ta cecha właśnie przy skrzydle jest naprawdę fenomenalna. Idąc po poszczególnych punktach, każdy ten gołąb, te cechy, które wymieniłem wcześniej, czy to oko, skrzydło, upierzenie, budowa, kościec, muskulatura, wszystkie te cechy u gołębi, które do rozpodu są przeznaczone, muszą być. Numer 3. gardło. Może niektórych zaskoczę, ale jednak gardło według mnie jest bardzo ważne. Jakie powinno być? Gardło powinno być na pewno wąskie, ciasne, nie powinno być takie głębokie. Jak otwieramy czasem gołębią dziób i w środku zobaczymy przełyk, to on jest głęboki taki, że wpadłaby tam piłeczka pingpongowa. Oczywiście przesadzam. Natomiast prawidłowe gardło, które występuje u wybitnych lotników, a trzymam w rękach lotnika Oddziału Limanowa 2 z 2018 roku, który zrobił 13 konkursów na 13 wkładań, właśnie charakteryzuje się takim wąskim gardłem. Bardzo ważną cechą też jest kolor tego gardła, żeby to gardło było takie lekko różowawe, ale raczej blade. To nie może być zaczerwienione, bo wtedy tam jest jakiś stan zapalny, wtedy jest jakaś infekcja. I na pewno to nie jest dobra oznaka. Ważną jeszcze trzecią rzeczą, na którą zwracam uwagę, zwłaszcza u głębi lotowych, które idą na lot, żeby szczelinka, która jest w górnej części dzioba, była też otwarta. Żeby utrzymać te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, stosuję kilka środków z firmy Rumfried. Mam tu na myśli chociażby Rositol, który zastosowałem na ten lot i zawsze stosuję na około. 10 dni przez pierwszym lotem konkursowym. To jest na oczyszczenie właśnie górnych dróg oddechowych mechanicznie, żeby skórzu, który tam zalega, wtedy otwiera się ładnie szczelinka, wtedy ładnie też yy, nabiera koloru całe to gardło. Natomiast to są cechy o które możemy zadbać. Natomiast naturalna budowa tego gardła powinna być właśnie wąska, co za chwilę spróbuję wam zaprezentować. Również historię lotów tego gołębia możecie prześledzić na mojej stronie, ponieważ yy, staram się tam w miarę systematycznie zamieszczać wszystkie te informacje. Hodowcy dzwonili, mieli pretensje, że nic nigdy nie mówię o swoich gołębiach, tylko pokazuję gołębniki, więc dzisiaj ten materiał właśnie dla tych, którzy byli wytęsknieni, jakie te gołębie mam. Prezentuję Wam najlepsze swoje lotniki, które są jeszcze w mojej hodowli, które są w gołębniku rozpłodowym. I te cechy, na które zwracałem uwagę, zwracam uwagę i mam nadzieję, że niektórzy z Was, którzy oglądają, też będą zwracać uwagę albo przynajmniej porównają ze swoimi doświadczeniami, będą powodowały, że wykształtuje się pewien wzór gołębia, do którego chcemy dążyć, gołębia, którego chcemy mieć na gołębniku, gołębia, który potrafi zdobywać czołowe nagrody. Numer 2. Zbliżamy się, moi kochani, powoli do końca mojej dziesiątki oceny gołębi. Czy mam specjalnie gołębia z roku 2007? A dlaczego specjalnie? Dlatego, że numer 2 u mnie to witalność gołębia. Ta samica była w 2011 roku najlepszą lotniczką oddziału, najlepszą lotniczką sekcji. I ten sam wynik powtórzyła w 2012 roku. Kapitalny gołąb. Gołąb wywodzi się z mojej najlepszej linii, jaką do tej pory miałem z gołębia o numerze 194, który przypadkowo został gołębiem rozpłodowym. Dlaczego przypadkowo? W 2005 roku otrzymałem go od mojego kuzyna Roberta Babrala. Zaczynałem wtedy lotowanie. I ten gołąb o numerze 194. Potrafił zdobyć pierwszy konkurs, a lotowałem wtedy w oddziale Myślenice, gdzie było prawie 150 hodowców. Takie sławy sportu głębiarskiego jak Staszek Obierzyński, z którym kolegujemy się, przyjaźnimy do dnia dzisiejszego. I potrafił ten gołąb wygrać. Lot to było dla mnie coś. Jeżeli chłopak, który. Zaczyna lotowanie swoją przygodę z gołębiami. Potrafi w pierwszym sezonie zdobyć pierwszą nagrodę. Chciałem tego gołębia po prostu zostawić sobie jako taką maskotkę, wizytówkę, symbol, i nie pomyliłem się. Z tego gołębia udało mi się wyhodować naprawdę rewelacyjne gołębie w połączeniu z różnymi samicami. Dlatego jestem pewny, że to ten gołąb o numerze 194 z 2005 roku przekazywał te cechy. Między innymi jest to ta samica. Też można na stronie sprawdzić jej wyniki. Ta samica, o ile dobrze pamiętam, była na 125. miejscu w konkursie redakcji hodowcy, wtedy kiedy miała te czołowe, szczytowe swoje osiągnięcia. I została też przeznaczona do rozpłodu. Przez lata była też wypożyczana do innych hodowców. W różnych warunkach, w różnym stanie z tych wypożyczeń wracała. Wróciła w ubiegłym roku do mnie. I uwierzcie mi, po regeneracji zimowej ta samica mogłaby iść na lot. Jest pełna, jest sprężysta, jest witalna, ma wszystkie cechy tych gołębi, które wcześniej wymieniałem, jest po prostu fenomenalna. Mam nadzieję, że w połączeniu z gołębiami od Ronalda Faber, które nabyłem, wyda jakiegoś lotnika, który będzie kontynuował jej karierę. Za moment, przy ostatnim kryterium, pokażę jej siostrę, ale na razie skoncentrujmy się na jej witalności. Co rozumiem jeszcze pod pojęciem tej witalności? Witalność to tak naprawdę prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów wewnętrznych. Jeżeli głąb jest zdrowy, jeżeli wątroba pracuje prawidłowo, jeżeli nerki pracują prawidłowo, serce, cały układ krwionośny, Krew jest pompowana w odpowiedni sposób. Wyobraźcie sobie, że gąb w trakcie lotu potrafi uderzać jego serce do 700 razy na minutę. To jest niewyobrażalnie dużo w porównaniu do człowieka. Gąb potrzebuje kilkakrotnie więcej tlenu do oddychania niż człowiek, więc cały układ oddechowy, który jest zupełnie inaczej zbudowany niż człowieka, też musi być w doskonałej formie. Oczywiście też możemy pomagać. Różnymi suplementami w utrzymaniu wszystkich tych układów, regenerować wątrobę, oczyszczać nerki, e, powodować, że nam narzają się czerwone krwinki we krwi. To wszystko powoduje, że tlen, który jest transportowany, jest lepiej transportowany do komórek, a komórki przez to odżywione i gąb potrafi lecieć dłużej, wydajniej, szybciej. Więc witalność ma kolosalne znaczenie. Wracając do budowy przez skrzydło, jedwabność tych upierzenia, ten budowa, balans, ten go wszystkie te cechy po prostu posiada. To jest tylko potwierdzenie, że te kryteria, które wymieniłem od dziesiątego do drugiego, powodują, że upewniają mnie, że ta ocena moja coś w sobie ma. Witalność widać też w oczach gołębia. Te oczy tego gołębia muszą być naprawdę reagujące na to, co się dzieje wokół nas. A jednocześnie taki gołąb musi zachowywać spokój. Oczywiście ona mnie doskonale zna, bo znamy się już z babcią tyle lat. Jednak zaufanie do hodowcy. Gołębia jest bardzo ważne. Jestem przekonany, że gołębie w lotach lecą nie tylko do partnera, nie tylko do gołębnika, nie tylko do pożywienia, nie tylko do swojej okolicy, gdzie się urodziły, ale także do hodowcy. Więc. Drodzy, jeżeli chcecie mieć dobry kontakt z głębiami, zawsze wchodźcie do głębnika w dobrym humorze. Wszystkie stresy, smutki trzeba zostawić na zewnątrz. Numer jeden. Wszyscy pewnie czekają, co jest numerem jeden. Zanim powiem, co jest dla mnie numerem jeden, wrócę jeszcze do tej witalności, ponieważ zapomniałem dopowiedzieć. Aby ocenić witalność gołębia, trzeba naprawdę trochę doświadczenia. To nie jest taka prosta sprawa, ale zachęcam, zwracajcie uwagę na witalność gołębi. To właśnie od tej witalności zależy dobre potomstwo, a z tego potomstwa dopiero możemy liczyć na dobre gołębie, które będą wracały do naszych gołębników przed gołębiami kolegów. Świadomie unikam słowa konkurencji. Co jest numer jeden? Numer jeden dla mnie to zdolność powrotno-lotowa. I pewnie tu jest zaskoczenie, bo każdy myślał, że to jest jakaś cecha, która jest widoczna. Tak samo trudno ocenić tą cechę jak witalność, tak samo trudno ocenić zdolność powrotno-lotową. Tu jest zespół wszystkiego. Czy mam w rękach lotniczkę z 2016 roku i z 2017 roku w 2016 roku ta samica zdobyła 12 konkursów i była lotniczką oddziału Limanowa 2. Tak jak poprzednia 5971 ta o numerze 404 z 13 roku wywodzi się właśnie z tego samca 194. Niestety ten samiec w ostatni rok już nie płodził i w wigilię w 2019 roku niestety zdechł i już go nie ma. Natomiast te dwie samice mi zostały i bardzo dobrze przekazują swoje cechy powrotno-lotowe swojemu potomstwu. Ta samica również jest sparowana z samczykiem od Ronalda Fabera. Faber z Niemiec i Denisa. Denis i Ronald, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli będziecie oglądać, to. Właśnie ta samica jest złączona z waszym samczykiem. I kilka słów jeszcze o tej zdolności powrotno-lotowej. Ta zdolność powrotno-lotowa to jest złożenie wielu elementów. Okazuje się, że tak naprawdę mówimy, że gołąb najszybszy najszybszy, bo najszybciej wrócił. Ale wcale najszybszy gołąb nie jest najszybszy. Ja bym raczej używał określenia najlepszy gołąb. I to jest trafne. Dlaczego? Może być ktoś bardzo szybki, może być bardzo szybki gołąb, ale jeżeli nie ma orientacji, nie ma tej cechy zdolności powrotno lotowej że szybko obiera kierunek, że potrafi reagować na prądy powietrzne, które spotyka na trasie, że potrafi reagować na fronty atmosferyczne, które są dużą przeszkodą dla gołębi w trakcie lotu, że potrafi reagować na e, wiatr boczny, że potrafi korygować tor lotu, Jednym słowem, potrafi sobie poradzić i odnaleźć najkrótszą drogę, powoduje, że to ten gołąb jest najszybciej zarejestrowany w głębniku. Co wcale nie oznacza, jak pokazują najnowsze badania, ponieważ możemy już śledzić dzisiaj gołębie za pomocą GPS-a, jaką trasą przeleciały. Pozwala to właśnie określić, czy gołąb pokonał to najszybciej, czy najkrótszą trasą. I te badania właśnie. Ja za chwilę też pokażę Wam na swojej mapie, gdzie mam loty treningowe z około 43 km. Jak wygląda prosta linia, bo my często określamy, że Gołąb leci w prostej linii. Nie, Gołąb nie leci wcale w prostej linii. Oczywiście dzięki treningom ta linia taka, takiej paraboli jest prostowana. I ten gołąb może być wytrenowany w taki sposób, żeby ta prosta była zbliżona do idealnej prostej. I Wtedy te kilometry, które mamy ze spółrzędnych graficznych, mogą odpowiadać tym kilometrom linii prostej, ale gołąb zawsze leci jakimś swoim torem. I teraz, żeby ten wywód nie był zbyt skomplikowany, podkreślę. Jeżeli gołąb szybko potrafi odnaleźć kierunek. Jeżeli potrafi wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne, jeżeli nie wystraszy się jastrzębia, nie wystraszy się frontów, ściany deszczu, mgły, tylko potrafi utrzymać kierunek, taki gołąb melduje się pierwszy na głębniku. Wcale nie ten, który jest najszybszy. Jeżeli szybki poleci w złym kierunku, to tylko dołoży trasy. Oczywiście jego prędkość będzie dużo większa, ale droga, którą pokonuje, jest dużo dłuższa, i w ten sposób, niestety, zarejestruje się zupełnie w innym miejscu na liście konkursowej. Ta samica była 34 razy w pierwszej setce do oddziału. Co prawda, nie ma zbyt wielu pierwszych konkursów, ale wyobraźcie sobie, że na jej sezon lotowy 34 razy to tak naprawdę kilka lotów, kiedy była poza setką a ma 100 na 100 wkładań. Taki gołąb zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Darzy ją wielkim sentymentem, dlatego, że przynosiła mi dużo radości, sprawiła mi wiele frajdy, pokazała, że można wygrać z najlepszymi, można wygrać z tymi, którzy poświęcają i trenują gołębie całymi dniami, ponieważ są albo na emeryturze, albo podchodzą bardzo profesjonalnie do tego sportu. Pamiętajcie, że moja hodowla jest amatorską hodowlą. Staram się Dbać o nią tak, jakby to była hodowla profesjonalna, ale nie żyje z gołębi. Raczej to jest hobby, sport, pasja i każdy taki gołąb, który urodzi się w mojej hodowli, je, ma zaszczytne miejsce na gołębniku rozpłodowym. A jeżeli jeszcze potrafi przekazywać swoje cechy na potomstwo, to wtedy jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Wielu kolegów których obdarowałem, bo nigdy po tych gołębiach nikomu nie sprzedałem gołębia. Jedynie dałem w prezencie. Do dzisiaj jest z moimi przyjaciółmi, do dzisiaj dzwonią, dziękują. Miałem taką sytuację na wystawie w Sosnowcu w tym roku, gdzie kolega o siódmej rano przyszedł na stoisko. Złukowa, pozdrawiam serdecznie. Przepraszam, nie pamiętam imienia, ale pamiętam, że Złukowa, bo miałem zapisane. Być może, jeżeli będzie oglądał mój film, a wiem, że śledzi mój kanał. To zrobi komentarz pod tym filmem, dziękował, że właśnie z tej hodowli mojej miał najlepszego gołębia na swoim gołębniku. Właśnie jak sprawdziłem, ten gołąb był z tej samicy. To był późny młody do rozpłodu i bardzo się cieszę, że takie przypadki są. Kolejny przypadek przykład to jest Artur z Oświęcimia, gdzie z rodziny był brat tej samicy z końcówką numeru 54. Artur, też serdecznie pozdrawiam. Jeżeli oglądasz ten film, a wiem, że śledzisz, bo dzwonisz często, też prośba o potwierdzenie i, i lajka like albo komentarz. Naprawdę, gołębie, które przynoszą Wam dużo radości, dbajcie o nie. Ja trochę lekceważyłem w swojej historii. Rozdawałem te gołębie, cieszyłem się, że ludzie chwalą te gołębie, cieszę się do dzisiaj. Niemniej jednak. Z, przez doświadczenia jakie nabyłem a nabywałem je na przestrzeni 15 lat. Powiem tak. Kupiłem bardzo dużo głębi w pewnym okresie. Na początku te głębi dostawałem od moich znajomych, przyjaciół i te gołębie, które otrzymałem w prezencie albo na wymianę, okazały się dużo lepsze niż te, za które wyłożyłem masę pieniędzy, że mógłbym kupić nie jeden luksusowy Samochód. Zwracajcie uwagę na swoje gołębie, które macie dobre na gołębniku. Tak jak powiedziałem w numerze 10, dokładajcie do nich bardzo dobre gołębie, a na pewno dochowacie się wybitnych lotników. Cóż dodać? Te 10 punktów, które Wam przedstawiłem, myślę, że są takim materiałem, który w zimowe wieczory możecie przeanalizować. Bierzcie swoje gołębie do ręki, oceniajcie. Jeżeli macie ochotę, komentujcie to, wcale nie jest tak, że ja mam patent na hodowlę. To są kryteria, według których ja się kieruję, ale to są kryteria oparte na gołębiach, które sprawdziły się w lotach. Oczywiście, ostatnie kryterium, czyli to pierwsze, ta zdolność powrotna lotowa i szybkość powracania do gołębnika jest bardzo trudną cechą. To weryfikuje tylko kosz. Czyli. Wszystkie te teorie, które omówiłem przez te 9 punktów, w zasadzie mogą być niczym w stosunku do wyniku finalnego. Dlatego największym, najlepszym, najbezpieczniejszym kryterium jest ostra selekcja lotowa. Moje gołębie lecą praktycznie wszystkie loty, i dlatego też w swojej hodowli zastanawiam się trochę nad zmianą sposobu, żeby jednak bardziej ukierunkować się na kategorie. Dążyłem do tego, żeby zawsze mieć najlepszego lotnika, oddziału, sekcji, rejonu. Dzisiaj trochę mam już inaczej poukładane w głowie. Raczej dążę do wyselekcjonowania gołębi, które robią kategorie, i na tym się koncentruję. Niemniej jednak, cel, jaki sobie założyłem na podstawie tych kryteriów, osiągnąłem, ponieważ przez 15 lat mogę się tu pomylić, ale miałem na poziomie sekcji, oddziału. 16 albo 17 lotników. Zawsze rok co roku są dwa albo trzy. Był sezon, że były cztery lotniki w różnych kategoriach. Oczywiście te lotniki są różne, ponieważ no, sezony są różne. Miałem gołębie, które robiły komplet 14 na 14 były takie, które robiły 13 na 13 ale był też lotnik, który miał 9 konkursów, ale wszystko zależy od sezonu, moi drodzy. Wcale nie można powiedzieć, że gołąb, który zrobił 9 konkursów w bardzo trudnym sezonie, gdzie w zasadzie 80% lotów było pod wiatr albo były loty deszczowe, że jest gorszym gołębiem. Chodzi o to, żeby prawidłowo ocenić gołębia i zanalizować jego wyniki, trzeba wiedzieć, co się kryje za tym sukcesem. Jakie mieliśmy loty, w jakich warunkach, z jaką ilością gołębi musiał walczyć ten gołąb, jakie dystansy, jaki był plan lotów czasem są plany lotów karkołomne myśmy mieli jeden sezon gdzie były 4 500 pod rząd będę je pamiętał długo przeszedłem obronną ręką przez ten sezon tych czterech 500 ale naprawdę znać było na gołębiach gdzie trzy były w zasadzie mocno pod wiatr i gołębie tydzień w tydzień musiały pokonywać te 500 potem przyszły maratony które były po 720 km okazały się dużo łatwiejsze niż te właśnie mordercze 500 Ważną rzeczą jeszcze jest, trochę się rozgadałem, już odeszliśmy od tematu, ale ważną rzeczą jeszcze jest to, żeby plan lotów, kiedyś może nakręcimy specjalny materiał na ten temat, bo mam też swoje przemyślenia, ale żeby plan lotów był ułożony odpowiednio. Przed chwilą oglądałem też fragment relacji z wczoraj Bartka Morela z naszego teamu, który właśnie odniósł się, że w Nowym Sączu mają szalony plan lotów. No tu są górale tu są twarde zasady, reguły gry. I zgadzam się z Bartkiem, że ustawianie na w pierwszej połowie maja, czy zaraz po trzech krótkich lotach, no jest dużo ryzykowne. Gołębie tak naprawdę w czerwcu powinny dochodzić do takiej formy. Czasem w maju pogoda, takie ostre słońce, jest bardziej niebezpieczne niż wielkie upały, które mamy na koniec czerwca i lipca. To hodowcy, którzy lotują lata, doskonale wiedzą. Natomiast czasem decyzje ludzi, którzy lotują no słabo w oddziale, powodują, że nie biorą pod uwagę właśnie tych kryteriów i organizują lot tak, żeby się odbyły wszystkie loty do kategorii. Myślę, że wyczerpałem temat, odszedłem na koniec od tematu. Ale numer jeden to jest właśnie samica o numerze 404. Która w swojej historii, tak jak powiedział, miała 34 konkursy w pierwszej setce, dostarczyła wielu wrażeń, wielu emocji. Jestem przekonany, że nie wygrała tym, że była najszybsza, ale była najlepsza, bo potrafiła najszybciej odnaleźć drogę do domu.